Szanowni widzowie, witamy was w kolejnym odcinku Daimagedonu. Meldujemy się na wezwanie Toei Animation, które przekazało nam trzeci odcinek Dragon Ball Daima. Meldujemy się też na, że tak powiem, zawołanie wolnego rynku, jakim jest YouTube. Domyślamy się, że jest jakieś zapotrzebowanie na takie omówienia, chociaż nie da się ukryć, że dużą część tego rynku w naszym kraju zagospodarowuje sam Adacho, którego oczywiście serdecznie pozdrawiamy, no ale my jakoś taką naszą niszę sobie znajdujemy. Mówią oczywiście do was, jakbyście zapomnieli, bananowy doktor i... Erazy, witam. I może pozwól, że jak już wywołałeś Adacha, to oczywiście polecamy wam obejrzeć jego omówienia Dragon Balla Daima, a w szczególności najnowszy odcinek w momencie nagrywania przez nas tego Daimagedonu, czyli chodzi o omówienie odcinka drugiego, bo wydaje mi się, że jest w nim poruszone bardzo wiele rzeczy, które po pierwsze nurtowały fanów, ale po drugie, których nie wspomnieliśmy przy okazji poprzedniego odcinka, no chociażby symbolika openingu i endingu, więc tak. Warto się z tym zapoznać. Oddaję ponownie głos pana nowy doktorze. Przeszliśmy przez tę symbolikę troszeczkę zbyt szybko, zdaje się. Na pewno jakieś takie dopowiedzenie wam się przyda, jeśli jeszcze nie oglądaliście tego filmu Adacha. My przejdziemy raczej do omówienia tego odcinka już od razu. Nie mamy zbyt wielu dalszych ogłoszeń. No tak się wydaje. No tak się wydaje. Na koniec chyba jeszcze coś powiem, jak nie zapomnę. Ale to taka drobna, grzecznościowa bardziej rzecz. No i co? Zacząć wypada od tego, że przed openingiem zobaczyliśmy ten sam wstęp, który był w odcinku pierwszym. Tak troszeczkę streszczający podstawowe informacje o Dragon Ballu i o Goku. Czyli okazuje się, no cóż, prawdopodobnie ten wstęp będzie się pojawiał albo przed każdym odcinkiem, albo po prostu od czasu do czasu, kiedy nie będzie niczego z poprzedniego odcinka do pokazania w intrze. Takie jest moje przewidywanie. No i wylatują nasi bohaterowie. Na początku, tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku Daimagedonu, jest to trójka Glorio, Shin i Goku. No i udają się oni, aby przedostać się do Królestwa Demonów, które znajduje się za, można powiedzieć, bramą, którą oferuje podróżnym niejaki Warp. A kto to jest, to może Erazy nam powie parę słów. No zdaje się, że Warpa już poznaliśmy w pierwszym odcinku, kiedy tak. Do świata śmiertelników przybywali Goma, Degesu i Neva oczywiście. Jest to ta... No, Warp by nie chciał być tak nazwany, ale nazwijmy go złotą rybką, taką trochę dużą, z wyłupistymi oczami, która umożliwia w zasadzie naszym bohaterom podróż między wymiarami. Wciąż pozostaje zagadką, ile jest Królestw Demonów, czy jest jedno. Wiemy, że w samym Królestwie Demonów są trzy światy, ale nie wyprzedzajmy faktów. Ważne jest, że jest tutaj ta unikalna metoda transportu i nasi bohaterowie muszą odnaleźć Warpa gdzieś w przestrzeni kosmicznej. Zdaje się nawet, że w pewnym momencie jest nam zasugerowane, że może być więcej niż jeden taki i że prawdopodobnie w różnych miejscach w uniwersum da się przedostać do Królestwa Demonów, co jest dosyć ciekawe, ale też logiczne. Ja bym tutaj przewidywał, że oni się zwracają Warp sama, czyli tak grzecznościowo, jak do kogoś bardzo ważnego. Podejrzewam, że to jest jeden byt, jedna istota, która jakby się fizycznie manifestuje w różnych miejscach. O, to jest całkiem ciekawa teza. Od razu o tym pomyślałem, no bo zdaje się, przynajmniej mi się tak zdaje, że on był ten sam wtedy, kiedy spotkali go Goma i Degesu w pierwszym odcinku i ten sam, kiedy spotkali go Glorio, Goku i Shin w tym odcinku. Przynajmniej korzysta z tego samego głosu. Wiem, że to może być mylące, no ale takie jest moje pierwsze skojarzenie, że to jest taka troszeczkę międzywymiarowa istota, która ma jedną świadomość obejmującą wszystkie te jej wystąpienia partykularne. To jest bardzo logiczne, w szczególności, że skoro
dostęp między wymiarami jest taki bardzo ograniczony, to jeśli istnieje jakiś byt, który potrafi no, przetransportować innych w te różne miejsca, to musi w jakiś sposób, nie wiem, czy to być połączone jakimiś portalami czy czymś, no w każdym razie musi być do pewnego stopnia obecny, skoro działa to w taki, a nie inny sposób, bo tu nie mówimy o zwykłej teleportacji, tylko jest jakieś właśnie przeniesienie. Za chwilę nasi bohaterowie w zasadzie przedostają się przez tego warpa i są zakorkowani, chyba można tak nazwać, albo się przewracają na boki, ale jeszcze zanim to się stało, to warp nie chce ich za bardzo przepuścić. A to dlatego, że Goku ma okrągłe uszy. Jak już teraz wiemy, wszyscy przedstawiciele ras demonów, zamieszkujących Królestwo Demonów, mają szpiczaste uszy. No więc jeżeli Goku ich nie ma, a do Królestwa Demonów przedostać się mogą jedynie osoby, które są jego mieszkańcami, to naturalnym jest, że warp nie będzie chciał ich przepuścić. Też wtedy widzimy całkiem ciekawą zdolność, której Shin chyba do tej pory jeszcze nie prezentował, a mianowicie udaje mu się przebudować ucho Goku, a w zasadzie uszy, aby były szpiczaste i dzięki temu warp ich przepuszcza. Więc rzeczywiście ten bohater dostaje nowe zdolności, adekwatne do jego roli, które być może pomogą mu w jakiś sposób na tej nowej przygodzie. My tutaj gadu, a tu jeszcze po drodze była rozmowa na bardzo ważne Dragon Ballowe tematy, mianowicie o tym, co to znaczy, że Goma jest potężny i jakie są oczekiwania wobec tego bohatera. Więc Glorio mówi, że przede wszystkim jest to osoba władająca magią, co, że tak powiem, podnosi moje oczekiwania, no bo póki co wydaje się, że to będzie główny antagonista. Nie zdziwiłbym się, jak się ta sytuacja zmieni, ale póki co tak się wydaje. No i jeśli on ma mieć taką jakąś bardziej przekombinowaną moc, a nie tylko to, że jest potężny, no to byłoby to z korzyścią dla serii. No ale później Glorio dodaje, że no skoro Goku pokonał Majina Buu, to powinien też być w stanie pokonać Gomę. To się wydaje takim chłopskim rozumem, nie, że no w sumie Majin Buu też władał magią, prawda? No potrafił na przykład przemieniać w cukierki. W pewien sposób można to nazwać magią, myślę, że całkiem trafnie nawet. No ale wątpię, że moc Gomy do tego się sprowadza. Zobaczymy, na ile Glorio miał rację. Mam nadzieję, że przynajmniej troszeczkę się przeliczył i Goma jakiś tam problem sprawi. No widzisz, to jest ten odwieczny problem, że postacie, które posługują się jakimiś haksami, są na niekorzystnej pozycji względem bohaterów, którzy po prostu mają większą moc, ale też historia stosuje pewnego rodzaju zabiegi, aby nasi bohaterowie byli w stanie być zeskalowani w dół do poziomu swoich przeciwników, o czym również za chwilę powiemy. Ale wciąż, będąc jeszcze przy temacie kosmosu i podróży, jesteśmy świadkami kolejnej zdolności Shina, którą jest przekazywanie informacji telepatyczne i to na bardzo długie, bardzo duże odległości. W tym wypadku Shin tak jakby kładzie dwa palce, niczym Goku, przy natychmiastowej transmisji i informuje Kibito o lokalizacji warpa, jeśli dobrze pamiętam. Ale tak, jak się później okaże, to nie wystarczająca ilość informacji, bo aby skorzystać z usług warpa, należy podać mu PIN, co pamiętamy z odcinka pierwszego, i w ogóle jeszcze trzeba było złożyć jakiś formularz, jakieś zgłoszenie odnośnie tego, że chce się tam przejść. Czyli biurokracja jest funkcjonalna. No w gruncie rzeczy podanie o to, że chce się zostać użytkownikiem warpa, no i wtedy się otrzymuje swój kod PIN. Tak, Shin nawet zdaje się, że wspomina, że kiedyś tak nie było. Wiemy, że Shin jest postacią bardzo starą, choć teraz odmłodzoną, ale on pamięta zupełnie inny wszechświat i to też będzie pewnie kontrastowane, bo znowu jakieś elementy zahaczające o jego przeszłość są lekko wyciągane i to jest, będzie kolejny temat, który później będę chciał poruszyć. No ale co? Nasi bohaterowie przedostają się wreszcie do tej przestrzeni liminalnej, prawda? Takiej granicznej pomiędzy wymiarami i są tam różne bramy, z których można skorzystać i Glorio całkiem sporo nam mówi na temat tych bram i kto może z nich konkretnie skorzystać.
i co one oznaczają. Zgadza się. No, zdaje się, że mieszkańcy pierwszego świata demonów mogą tylko przejść przez bramę prowadzącą prosto do tego świata i w ogóle te światy są w pewien sposób odrębne, co z jednej strony odpowiada na pytanie, dlaczego od razu nie idziemy, aby zmierzyć się z Gomą, z drugiej strony pozwala na budowanie przygody, więc w sumie dobrze, że jest to wyjaśnione, bo przeważnie takie rzeczy po prostu mogą być łatwo zapomniane gdzieś tam w odmętach fabularnych, w odmętach historii, a tutaj wszystkie te rzeczy są wyjaśnione nam po prostu wprost i to dobrze też Adacho zauważył, że nie trzeba czekać miesiącami na odpowiedź na jakieś pytanie, albo w ogóle nigdy się jej nie doczekać, jak z pewnymi rzeczami w Dragon Ballu Super, tylko zastanawiamy się nad czymś i odpowiedź dostajemy kilka minut później, albo w najgorszym wypadku odcinek później, ale wciąż jest wystarczająco dużo czasu, aby teoryzować, czyż nie? No oczywiście, póki co Daima bracia zwyciężają, a nacja Super jest w ruinie, więc więc no cóż, no sytuacja jest jasna na rynku, że tak powiem, akcji Dragon Ballowych. Akcje Daimy lecą w górę, akcje Super lecą w dół. Zgadza się, rosną w górę w niebotycznym tempie. Fani komedii też mają coś dla siebie. Może nie dla każdego trafione żarty gazowe, ale dlaczego mówię o gazie? A to dlatego, że nasi bohaterowie, docierając wreszcie do trzeciego świata demonów, znajdują się w warunkach właśnie różnych gazów, różnych chmur, które, jak się dowiadujemy, powodują, że ciężej jest się poruszać w tym miejscu. I oczywiście pierwsza rzecz, jaka rzuca się na myśl, to jest trening Goku u północnego Kaio, gdzie on trenował przy zwiększonej grawitacji, tam, jeśli dobrze kojarzę, 10-krotnej. Tutaj nie mamy podanej konkretnej wartości, ale tak jak wcześniej wspomniałem, historia wprowadza zabiegi, które umożliwią jej, aby wojownicy z Królestwa Demonów mieli jakiekolwiek szanse z naszymi bohaterami, choć na chwilę obecną można powiedzieć, że różnie z tym bywa. No tak. Bohaterowie, kiedy lądują, na zasadzie nie lądują, kiedy docierają do celu swojej podróży, od razu wiedzą, że nie do końca wszystko poszło po ich myśli, ponieważ Shin informuje nas, że nie zdążył przed przeniesieniem przez Warpa przekazać Kibito informacji o Pinie. Więc podejrzewamy, że kiedy następna grupa bohaterów, czyli Piccolo, Bulma, Vegeta i Kibito właśnie, będą próbowali podążać śladem Goku, Shina i Glorio, napotkają w związku z tym pewne problemy. I jestem ciekaw, jak z tego wybrną, szczerze powiedziawszy, już teraz się zastanawiam. No przede wszystkim akcja zdaje się, że próbuje tymczasowo przedstawić nam trio Shina, Glorio i Goku. Znaczy, wszyscy znają Goku, ale... Z naciskiem na Glorio. Tak, tak, ale jednak tą drużynę chcę przedstawić na tym początku i pewnie będziemy mogli spodziewać się reszty później, w stosownym czasie. No ale to dobrze, że to jest tak podzielone, bo jednak każdy z tych bohaterów zasługuje na swój czas, a ciężej byłoby im go dać, gdyby trzeba było go za każdym razem dzielić na kolejnych i kolejnych bohaterów. O tym mówiliśmy już wcześniej. www.fwdb.net/GTR Znowu kolejna kryptoreklama. Czytaj teraz. Tak. Następnie, jak już mówimy o tym, aby dać czas naszym bohaterom, to cały czas jesteśmy wodzeni za nos. O co chodzi z tym Glorio? Bo już od poprzedniego odcinka można mieć jakieś podejrzenia, czy on jest faktycznie kimś dobrym. Bo jednak faktycznie pojawia się znikąd i nasi bohaterowie nie wszyscy mu ufają. Oczywiście nasz Goku jest dobroduszny, to on po prostu sobie poszedł z nim. Nie miał z tym większego problemu, ale Shin już tak zauważa, że coś mu nie pasuje z tym, że Glorio niby jest na usługach króla demonów trzeciego świata. Raczej no, trzeciego królestwa demonów, bo to tak dziwnie zabrzmiało. Z kolei pracuje w pierwszym świecie demonów i tutaj jest taki dysonans, no bo też kojarzymy, że w pierwszym świecie demonów chyba grasuje Goma, więc coś jest na rzeczy. Ale jeżeli on byłby na usługach Gomy, no to
Goma byłby niezwykle nieinteligentny, bo to byłby chyba najgorszy sposób, aby kogoś oddalić od siebie. Ale może opowiesz nieco więcej o tym, kogo spotykają na swojej drodze Glorio, Shin i Goku. Na początku nie spotykają kogoś, lecz raczej coś, mianowicie ogromną figurę, czy raczej taki ogromny pomnik Dabury, który jest uchwycony w dość zaskakującej pozie, mianowicie z dwoma palcami, tak, ten znak Wiktorii, nie? To takie troszeczkę nieprzystające do tej postaci, szczególnie, że spotkałem się po pierwszym odcinku Daima z takimi komentarzami niezadowolonych fanów, że o, Goma wygląda tak głupio, a Dabura wyglądał tak hardkorowo. No to macie hardkora. Proszę bardzo. Jestem Mnie hardcorem. To nie przeszkadza. No. Więc fajny ukłon i chyba sugerujący nam, że Dabura był raczej dość megalomańskim typem, jeśli kazał zbudować sobie taką ogromną figurę. Pomnik w zasadzie. Wiesz co, jak powiedziałeś, że tutaj fani mrocznych klimatów i złego takiego przerażającego Dabury się przewracają, kiedy widzą Gomę, no to idealnie to Goku kwituje, stwierdzając, no kiedy usłyszałem Królestwo Demonów, to pomyślałem, że będzie bardziej przerażające. No. Tak w zasadzie chyba każdy myślał, ale Toriyama lubi bardzo odwracać nasze oczekiwania do góry nogami i zapodać coś, co nadal działa świetnie. I to widzieliśmy w oryginalnej mandze cały czas. Też znowu, jak już zrobiłeś kryptoreklamę GTR, to Shin wspomina tutaj, że dosyć podobne, w zasadzie Goku wspomina, że podobne jest Królestwo Demonów do Ziemi. W sumie trochę tak jest, że te planety osobne w Dragon Ballu no trochę sprowadzały się do tego, że były bardzo podobne do Ziemi, tylko jakąś jedną cechę mocno eksponowały. Królestwo Demonów o tyle się różni, że jest bardziej różnorodne, ale to też przez to jest bardziej jeszcze podobne do Ziemi. No, ja tylko powiem tutaj, że nasi widzowie, niektórzy mogą nie wiedzieć, co to ma wspólnego z Dragon Ball GT Rabbiten. No cóż, mogę tylko powiedzieć, że aby poznać źródło tego skojarzenia Erasiego, wystarczy, że wejdziecie na fwdb.net/GTR i obiecuję, że ostatni raz to mówię w tym filmie. No tak, no widać, że Daima w pewien sposób inspirowało się GT, a wiadomo, GT jest pierwowzorem Rabbiten, więc są pewne podobieństwa i jeżeli ktoś zna i jedno i drugie, a najlepiej jeszcze i trzecie, to jest w stanie je dostrzec i przede wszystkim porównać. My lubimy na naszym kanale porównywać ze sobą różne dzieła. No ale co? Widać również, że Dragon Ball czerpie podobieństwo w pewien sposób nie tylko z samego siebie, ale i fani One Piece'a mają coś dla siebie, ponieważ trzeci świat demonów sądzisz? Jest populowany przez różnego rodzaju latające wyspy i oczywiście nam się kojarzy Skypiea. Sorajima, no tak. No, wprawdzie nie jest tutaj taki vibe chmurowo-aniołkowy, tylko mamy dosłownie wulkany, które wyglądają jak cebula i które, z których wydobywa się ten gaz, który otacza całą przestrzeń, ale wciąż jest to coś... Skoro o gazie mowa... Ja o tym nie mówię. No był taki jeden żarcik z Goku i z gazem i, że tak powiem, jestem ciekaw, co myślicie na jego temat. Napiszcie w komentarzu, czy to już jest przesada, czy jeszcze podchodzicie do tego z lekkim sercem i z pogodnym uśmieszkiem. Wiesz co, chyba lepiej, żeby był żart Goku z gazem niż żart gaza z sikami, że tak to nazwę. To jak ktoś zna mangę Dragon Balla Super, to wie, o co mi chodzi. No, ale z gazem jest związana no, ważniejsza rzecz, nie? Prawda? Że on utrudnia ruch, o czym już mówiłeś zresztą. Mhm. Więc można powiedzieć, że no cóż, skoro tak to zostało wymyślone, to ten żart aż się prosił. No. Można powiedzieć, że jest trochę wymuszony i można było sobie go darować, ale no cóż, przynajmniej rozumiem tę wizję, tak? To jest niesamowite, ale nie mam pojęcia, jak zrobić przejście od żartów o gazie
do ważnej informacji związanej z lorem serii. I tutaj wkracza Erazy Fanboy, ponieważ po dogłębniejszej analizie odcinka drugiego i pierwszego Daima zaczynałem się przekonywać co do teorii związanej z tym, że być może Shin w rzeczywistości był na początku Maka Yoshinem i dopiero później stał się Kaioshinem w jakimś przedziwnym wypadku. A tutaj dostajemy trochę inną informację i może moje pierwotne przemyślenia nie zostały jeszcze całkowicie wyrzucone do kosza, ale na pewno zmienia się nam perspektywa, ponieważ dostajemy konkretną nazwę rasy, do której należy Shin. Jest to nazwa Glind. Shin jest Glindem. I rasa ta wydaje się zamieszkiwać drugi świat demonów, a więc ten, który do tej pory jest chyba owiany największą tajemnicą, bo nie wiemy o nim praktycznie nic. I też Glorio wspomina ciekawą rzecz, w zasadzie mówi, że ta rasa jest taka trochę z wyższych sfer. I tutaj od razu co mi się zapaliło w głowie, to są słowa Degesu związane z tym, że prawdopodobnie Shin ma o sobie wysokie mniemanie. I ciekawi mnie, czy jest tu jakaś korelacja, a jeśli jest, to dlaczego to samo by nie aplikowało do Degesu, który z racji na to, że jest bratem Shina, raczej również powinien należeć do tej rasy? Widzisz, teraz jak na to patrzę, to myślę sobie, iż jest niewykluczone, że te światy, pierwszy, drugi i trzeci, są ponumerowane wedle jakiegoś porządku hierarchicznego. Gdzie ten trzeci byłby taki najbardziej plebejski, ten drugi byłby taki, powiedziałbym, no z wyższych sfer trochę, a ten pierwszy to byłby taki już typowo królewski, nie? A dlaczego ta teza z tym plebejskim, z tą plebejskością świata trzeciego może mieć sens, to powiemy za chwilę, kiedy troszeczkę opowiemy o jego mieszkańcach. Zgadza się. Zanim jeszcze przejdziemy do mieszkańców, może troszkę więcej trzeba się przyjrzeć przyrodzie tego miejsca. W sumie już powiedzieliśmy o gazie i o tym, że są inne rośliny i jest inny kolor nieba, ale ciekawą ideą jest morze ciemności, które w jakiś przedziwny sposób ma spowodować, że ktoś po prostu zniknie natychmiastowo. Oczywiście można pomyśleć, że tu jest jakaś rzecz związana z tym, że chodzi o upadek z wysokości, może jakieś toksyny, ale w gruncie rzeczy jeszcze nie jest to do końca wyjaśnione, ale przypuszczam, że skoro zostało wprowadzone, a Daima na razie ma dobry track record, aby powracać do różnych wątków, to jeszcze może powróci to morze ciemności. No ale co? Są eye-catchery w tym odcinku, czyli takie, wiecie, plansze, które się wyświetlają na początku i na końcu przerwy reklamowej. Wcześniej ich nie było, tylko na chwilę się pojawiało logo w rogu ekranu, więc bardzo mnie cieszy to, że się pojawiły, bo to zawsze jest miłe w anime. Te eye-catchery czasami pokazują ciekawe rzeczy, można sobie zescreenować i ustawić na tapetę też, jeśli jest coś ładnego. No były takie eye-catchery w One Piece na przykład, które nam się bardzo podobały. Zresztą ja dobrze pamiętam eye-catchery z Dragon Ball Z Kai, które leciały tam jeszcze na XM Spin. One były dosyć charakterystyczne, a to przede wszystkim dlatego, że były już rysowane tym nowym stylem i przez to się tak wyróżniały na tle anime, które po prostu było remasterem Zetki i wciąż miało tą kreskę Zetkową z lat 90. A eye-catchery z GT? Przecież też klasa sama w sobie. Oj tak. Z tymi chibi wersjami postaci, takie gwiazdeczki oni tam zbierali, nie? To było takie urocze bardzo. Chyba najbardziej lubię ten z gwiazdeczkami. Chociaż dinozaur machający chusteczką na pożegnanie, bo się nie zmieścił na samochodzie, również jest prawdziwym klasykiem. No ale co, ten przerywnik w pewien sposób prowadzi nas do ataku mieszkańców trzeciego Królestwa Demonów, o którym również może lepiej, aby powiedział bananowy doktor, skoro już zaczął wątek. No cóż, widzimy takich gości, którzy... Znaczy, gości. Nie wiem, jak ich określić. No, ja bym ich kojarzą mi się trochę z orkami z wyglądu, z jakimiś trollami. Tacy niezbyt inteligentnie wyglądający wojownicy, którzy mają łuki, mają dzidy, no i strzelają tym wszystkim w naszych bohaterów. Ale przez gęstość powietrza strzały, na przykład, które
uwalniają ze swoich łuków, lecą powoli, no i później opadają po prostu i Goku bez problemu może je uniknąć po prostu robiąc jeden krok do tyłu, co jest dość zabawne. Natomiast z tym całym plemieniem chyba, czy nie wiem jak ich nazwać, radę sobie daje Glorio, który swoim blasterem robi z nimi porządek. I tutaj już widzimy, że to będzie jego główna broń. Używanie broni w Dragon Ballu zamiast jakichś ataków ki, to jest chyba czasami kontrowersyjna rzecz, bo niektórzy uważają, że to jest głupie, ale Toriyama ewidentnie to lubi. Blasterów używali Gamma numer 1 i numer 2 w Dragon Ball Super Super Hero, więc tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. Szczególnie, że tu, wiecie, wracamy do klimatów przygodowych, no to przecież w oryginalnym Dragon Ballu jeszcze tam Lunch na przykład używała jakiegoś karabinu czy coś takiego. Nie, więc mnie nie przeszkadza. Ale wiem, że spotkałem się kiedyś z takimi głosami, że no, czemu by jakiejś techniki nie użył, żeby to było tak bardziej, wiecie, cool, zetkowo. No, na razie jest w porządku. Nie ma na co narzekać. Przede wszystkim jest to charakterystyczne, no bo z racji na to, że raczej nie opłaca się korzystać z broni, bo są przeważnie słabsze od tego, co bohaterowie są w stanie sami wyprodukować swoją energią ki, to taki Glorio jest w stanie się wykazać w inny sposób, walcząc trochę inaczej. No i przede wszystkim choreografia w tym odcinku była absolutnie świetna, zarówno ze strony Glorio, jak i Goku, ale o tym jeszcze sobie za chwilę powiemy. No bo faktycznie nasi bohaterowie umykają przeciwnikom i postanawiają odpocząć, bo jednak rzeczywiście Glorio przyjechał po nich, kiedy była noc, no i wypadała się przespać, więc może tutaj to będzie niezbyt dobre dla naszego kanału, ale jeśli oglądacie to bardzo późno, no to może lepiej sobie zostawić na później i po prostu sobie odpocząć, ewentualnie wrzucić jakoś w tle i może do snu, bo to też jest chyba dobry sposób. Ja przynajmniej czasami zdarza mi się zasypiać do podcastów, jak jestem bardzo zmęczony i to też jak zwykle trzeba pamiętać o odpoczynku. No ale tak, bohaterowie mijają wulkany cebulowe i nie mogą przyspieszać przez to, że opór powietrza mógłby zniszczyć ten samolot, jak go nazywa Glorio, no bo byłby po prostu za słaby. No i trafiamy do takiej, można powiedzieć, dzielnicy, aby nasi bohaterowie mogli się przespać. No właśnie, tutaj są ci mieszkańcy, nie? Jakby Glorio się dość wyróżnia z nich, bo nie tylko ma najbardziej kompletny ubiór i wygląda taki, wiecie, taki trochę cywilizowany gość, taki, no, mógłby się pokazać gdzieś, a reszta, no to takie trochę patusy, nie? Przed wejściem do hotelu jakiś gość, kurde, słowiański przykut, czapeczka na głowie, drugi oparty o ścianę, wszyscy się patrzą krzywo i tak sobie myśli człowiek, nie, no to chyba jakieś takie osiedla zakazane tutaj są. Ten trzeci świat nie za bardzo, no trzeci świat mówi samo za siebie, nie? Troszeczkę takie, to jest zapuszczone wszystko. I ci mieszkańcy tacy się wydają wyjęci spod prawa, może w pewnym sensie. No, tu jest dużo trafnych spostrzeżeń. Jeszcze lubią zawyżać cenę, co oczywiście się nie podoba Glorio. Mówimy oczywiście o hotelu. Tak, tak. Dobrze, że to sprecyzowałeś. W każdym razie tu jest moja ulubiona scena odcinka. I ja w tej chwili nazywam Glorio rodowym Amerykaninem, bo kiedy ktoś tutaj mu zawyżył cenę, to on się nie patyczkował i po prostu wskazał w pewien sposób na swój, no nazwijmy to, pistolet, już nawet nie blaster, bo w tym ujęciu wygląda to jak po prostu pistolet. Więc rzeczywiście zaczął grozić recepcjoniście, aby obniżył cenę i jeszcze się tam go podpytał później o to, czy jest jakieś miejsce, żeby coś zjeść. No więc tutaj Glorio potrafi mówić językiem, który jest zrozumiały przez tubylców. Tak. Dla tubylców, tak. Komiczna scena, znaczy ona raczej nie została skonstruowana po to, aby była komiczna, ale w jakiś sposób mnie niezwykle rozbawiła. Ona w jakiś sposób charakteryzuje Glorio i ona już go nam komplikuje moralnie. Wiemy, że ten bohater coś ukrywa i widzimy, że jest taki
niezbyt święty, więc możemy się spodziewać, że coś z tym będzie robione w dalszych odcinkach. Dajma. Tak, mógł być albo Glorio, który tutaj w pewien sposób ułatwi naszym bohaterom pobyt w hotelu, albo nasi bohaterowie mogli się dramatycznie zadłużyć, tak jak w pierwszych odcinkach GT, o czym powinniście pamiętać. Mamy taką nadzieję, chociaż pewnie nie każdy oglądał, ale ja kojarzę, że taka scena była. No swoją drogą ciekawe, powiem ci, że wchodząc w ten odcinek się spodziewałem, że mogą być tutaj jakieś nawiązania do planety Imega, skoro są nawiązania do GT, ale nie wyłapałem, tak szczerze mówiąc. No jest trochę pustynnie, krajobraz powiedzmy jest jako tako zbieżny z Imegą, no ale nie ma tu kupców, nie? Tutaj jest taka troszeczkę patusiarnia, jak powiedziałem, a nie kupcy, więc troszeczkę klimat jest mimo wszystko inny. No wiadomo, że nie idą jeden do jeden i to dobrze, no bo po pierwsze też nie wszystko działało w GT, ale po drugie ważne, aby Dajma miała swoją własną, unikalną tożsamość, która by ją wyróżniała na tle innych. Oczywiście może czerpać z tego, co było wcześniej, ja nie mówię, że nie, ale raczej stoję przy takim stanowisku, że najlepiej, aby Dragon Ball wszedł w stronę innowacji, jeśli chodzi o historię, bo na samym początku tak zawsze było, że nigdy nie wiedziałeś, czego się spodziewać. Najpierw była to taka historia bardzo przygodowa, później przeradzała się w serię akcji, również na początku była komedią. Wiadomo, dalej kosmici wchodzą, za każdym razem coś nowego się dzieje. Ostatnio wydawało się, że troszkę była taka stagnacja, ale Dajma w jakiś sposób pozwala, aby operować w tym trochę bardziej zbalansowany sposób i to chyba dobrze. Tak, mówisz to trochę tak, jakbym się z tym nie zgadzał. Ja się oczywiście z tym zgadzam, podzielam tę opinię w 100%, tylko mówię o jakichś takich wyjściowych oczekiwaniach, jakie miałem wobec tego odcinka, a to, że się one nie zrealizowały w pełni, no to bynajmniej to nie jest źle. Mhm. Ale wracając do Glorio Amerykanina, no to trzeba kupić trochę hamburgerów. Kolonizacja kulturowa dotarła nawet do innych wymiarów. Tak. Najbardziej mnie w tej scenie rozśmieszył fakt, że przewidziałem od razu, że coś musi być nie tak z mięsem. W sensie zażartowałem sobie, że pewnie w Królestwie Demonów mają lepszą jakość mięsa niż w Polsce, jeśli chodzi o burgery. Ale tutaj nie jest nam podana konkretna jakość, tylko raczej aby nie zastanawiać się, z czego burgerki powstały. Jak patrzyłem, jak ci goście przy stolikach się gapią na Goku jedzącego hamburgery, to od razu pomyślałem, a co jeśli te hamburgery są z takich gości jak oni? To by było przezabawne, ale no cóż. To nie jest szczerze, niemożliwe. A to dlatego, że w pierwszym Dragon Ballu przecież, jeśli dobrze pamiętam, Cymbał został zjedzony, upolowany przez Yajirobego. Była taka scena, był upieczony nawet, więc to jest takie niewykonalne. O. Szczególnie, że jest ten zielony gościu, który przypomina trochę jednego właśnie Cymbała spośród synów Piccolo Daimao. A nie bardziej drama? W sumie tak, ale chodzi tutaj o te skrzydła. Te skrzydła miał tylko Cymbał, jeśli dobrze kojarzę. A Tamburin nie miał skrzydeł? A, w sumie racja. No tak, Tamburin też miał. Ale nie wiem, wiesz, postura taka całkiem duża i skrzydła, to mi się kojarzy raczej z tym bohaterem. Chyba, że się pomyliłem z czymś, no to może będzie jakieś sprostowanie na ekranie. W każdym razie właśnie ten sam przypominający syna Piccolo Daimao demon zaczepia naszych bohaterów. Nie podoba mu się, że nasz Goku ma okrągłe uszy. Nie mówił nic o ich wielkości, więc nie mogę sobie zrobić innego żartu, ale w każdym razie Glorio ponownie wkracza do akcji i oblewa naszego demona. I w ogóle jest przepiękna choreografia tego, jak on chwyta go tak za rękę i ją wykręca. I to o tym tutaj wcześniej wspomniałem, że choreografia w tym odcinku jest fenomenalna i dawno czegoś takiego w Dragon Ballu nie było. Przez ostatnie lata przynajmniej w anime, bo manga ostatnio miała pewne innowacje, czerpiąc inspiracje z różnych innych źródeł, różnych innych mediów, ale tutaj
tutaj faktycznie jest coś, no trochę jak z filmów sztuk walki wyjęte wręcz. Szczególnie ruchy no, Goku. No trochę tak, no ale wiecie, wiesz, bójki w barach, no to też jest część kultury zachodniej, można powiedzieć, nie? Kojarzy się trochę z Irlandczykami na przykład. Mnie przynajmniej tak, wiecie, w takim potocznym, stereotypowym, popkulturowym ujęciu, nie? Tam, gdzie się pije piwo, tam się biją. Ale tutaj nie piją piwa, jakiś nieokreślony napój piją, prawda? No i fajna jest ta scena, kiedy Glorio tam kończy uporać się z tymi wszystkimi napastnikami i po prostu siada i mówi następny napój, proszę, nie? Tak bezceremonialnie. Dość ładnie się pokazał tutaj. Można powiedzieć, że wypełnił wymagania, aby być cool. Tego słowa też chciałem użyć, że Glorio ma być tym cool. Zresztą to chyba nie przypadek, że taka postać jak on została dopasowana do naszych bohaterów, bo musi być pewien rodzaj balansu zachowany w tego typu grupach, gdzie mamy takiego lekko ducha jak Goku, musi być ktoś taki bardzo poważny, kto by z nim kontrastował, w tym wypadku Glorio. No i Shin zdaje się być pośrodku między dwoma światami, tak to nazwijmy, to w pewien sposób dosłowny, bo jest między światem pierwszym a trzecim Królestwa Demonów. No tak. No ale co? Wiadomo, że te demony to nic nie są w stanie zrobić naszym bohaterom. Nawet Goku odmłodzony, który porusza się gorzej ze względu na gaz, bez żadnych transformacji, z niesamowitą łatwością pokonuje tych wrogów. Jeden to w jeszcze zasadzie... Jeszcze jedząc w trakcie. O tak, tak. W szczególności no tam musiał połknąć tego burgera, tak mu chyba zasmakowały. Chociaż bułka nie wygląda na zbyt świeżą. No jest czarna, nie? No dokładnie. Może chlebek razowy. Zdrowo. A, być może, być może. Jeden z tych demonów w ogóle się zamachuje takim wielgachnym toporem i potem nie jest go w stanie wyciągnąć, bo się wbił. No więc Goku się w niego wbija i pokonuje go. Tak jest. No ale może trochę więcej ty powiesz, jak się ta scena zakończa. No Goku podobny ruch wykonuje do Glorio, tylko nie zamawia kolejnego napoju, lecz kolejnego hamburgera. Ku osłupieniu też barmana, czy tam raczej, no można go nazwać barmanem, myślę. Chyba tak. No bo mówimy o barze. No i nasi bohaterowie mają na pieńku teraz z jakąś miejscową grupą i po przebudzeniu następnego dnia Glorio przychodzi do pokoju Goku i Shina i wyprowadza ich na miasto. Okazuje się, że samolot, pojazd powietrzny Glorio został skradziony. Na jego miejscu jest właśnie wbity w ziemię topór, a na tym toporze jest zawieszona jakaś wiadomość. Prawdopodobnie coś w stylu, nie wiemy na razie, co tam jest napisane, ale jakbym miał zgadywać, jeśli chcesz odzyskać ten wóz, to, że tak powiem, pojaw się na ustawce tam i tam, nie zabieraj przyjaciół, nie dzwoń po gliny, inaczej to jest ostatni raz, kiedy widzisz swój pojazd, nie? Przyjdź na wysypisko śmieci, zapoznaj się z pewnym małym, białym robotem. Ach, GT nawiązania, no cóż. Ej, w sumie masz rację. To jest bardzo podobne do pierwszej przygody naszych bohaterów w GT, tylko że wtedy ich statek nie został skradziony, tylko on został potraktowany jako złom i zabrany na wysypisko. Więc jakby istota problemu jest podobna, nie mają środka transportu, ale przyczyna jest inna. Pozwól, ciekawa że się rzecz. Dopytam, czy przypadkiem nie było czegoś takiego, że w GT ten statek był po prostu skonfiskowany, a dopiero w Reuriten on był na wysypisko śmieci podrzucony? Nie pamiętam. Jak ty powiesz, co ty myślisz na ten temat, to znajdę tu w międzyczasie. No, ja mogę powiedzieć, że tacy z nas znawcy, tu nas jeden z widzów pochwalił w komentarzu w poprzednim odcinku, a nasze braki wiedzy są zauważalne. Ja mogę w zasadzie w pewien sposób podsumować swoje myśli. Odcinek był bardzo przyjemny, bardzo przyjazny. Jak zwykle wydaje się zbyt krótki, bo chce się, żeby ta chwila trwała nieco dłużej, aby móc się trochę bardziej nacieszyć tym Dragon Ballem. W porównaniu do poprzednich dwóch chyba nie jest moim ulubionym.
Nie wiem jeszcze, który konkretnie bym bardziej lubił, czy pierwszy, czy drugi. Wydaje się po prostu, że wciąż tutaj jesteśmy w trakcie tego zawiązania akcji i choć mieliśmy jedną tą potyczkę w barze, to nie była ona taka nasycająca ten mój głód, przygód. No to nie był hamburger, co miał duże mięso, tylko tam trochę poszczędzili składników, że tak bym to określił. Ale bardzo przyjemne się to oglądało mimo wszystko. Było kilka scen, które mnie rozbawiły, a to jest chyba dosyć ważne, żeby seria też zachowywała dobry balans między akcją a humorem. Bo też spotkaliśmy się z taką opinią chyba to było w sekcji komentarzy poprzedniego odcinka, że Dragon Ball powinien być bardziej poważny. Tam nawet padło takie określenie, że powinien iść w kierunku 18+. To możemy się spodziewać już naprawdę ostrej brutalności. No ja bym się oczywiście z tym nie zgodził w żadnym wypadku. Powiedział, że Dragon Ball nawet może niekoniecznie, że powinien się cofać, ale że też nie powinien w jakiś przesadny sposób odrywać się od tego, czym był. No bo to jednak wciąż jest seria, która powinna być nam znana i lubiana, nie zmieniać się w coś, czym nie była. Przynajmniej ja tak sądzę. Komentując twoje ostatnie słowa, właśnie, no, ja chciałbym zauważyć, że Dragon Ball w ogóle nigdy nie był jakiś szczególnie brutalny. Ja wiem, że jak się było małym, kiedy się go oglądało, to mogło to robić duże wrażenie, ale no, zasadniczo on jest cały czas dla tej samej grupy wiekowej, nie? Czyli tam, powiedziałbym, najbardziej optymalny wiek, no to jest taki kilkunastoletni człowiek, nie? Więc no, tutaj nie może być jakichś rewelacji. Nawet młodsi czytają shoneny, no bo shonen no to znaczy chłopiec de facto, nie? Więc no nie przesadzajmy tutaj, prawda? Na pewno Dragon Ball nie może, znaczy mógłby dorosnąć ze swoją własną publicznością, ale ewidentnie nie jest to strategia, którą obrano, nie? Jakby One Piece też trwa 25 lat, nie? Z drugiej strony tutaj podałeś przykład tego, że powinien dorastać z widzem. W pewien sposób on już dorósł i to było w 95, kiedy Goku zakończył swoją przygodę, bo jednak mieliśmy tą całą podróż od dziecka aż do dziadka w zasadzie i dopiero w obecnych czasach fani chcieli więcej, więc trzeba było się znowu trochę cofnąć i znowu iść w pewien sposób do przodu, a przynajmniej abyśmy mieli poczucie, że idziemy do przodu. My raczej jesteśmy zdania, że no to nie wypaliło, że no nie można cofać naszych bohaterów, aby znowu udawać, że idą do przodu. Niech tego przykładem będzie chociażby postać Gohana. Ale to taka dygresja się w pewien sposób tutaj stworzyła. No tak, jeśli tworzyć dalej Dragon Balla, no to tylko iść do przodu, no ale to nie od nas zależy, jak to będzie wyglądać, prawda? I tutaj jeszcze pragnę, zanim zapomnę, powiedzieć, bo miałem sprawdzić, jak to było z tym wysypiskiem w GT. Ja tutaj mam opis odcinka 4 GT z polskiej Dragon Ball Wiki i tutaj jest napisane: Don Kia, który ukradł im statek, decyduje się sprzedać go na złom. Więc no, powiedziałbym, że mniej więcej podobnie, nie? No chodzi tutaj głównie o tą kradzież statku i pozbawienie naszych bohaterów metody podróży w świecie, ale to w sumie dobrze, bo to przedłuży tą akcję, pozwoli rozbudować tych bohaterów, podróżować po tym świecie, eksplorować go. Wszystko to, czego oczekiwaliśmy od Dragon Balla i od Królestwa Demonów, o którym usłyszeliśmy już dawno temu. Ja jeszcze może domknę tą jedną myśl, bo może niektórzy widzowie się nie zgodzą z tobą odnośnie tego, że Dragon Ball nie był brutalny i mogą przytoczyć taki argument, jakim jest przepołowiony w pół Freeza w Sadze Namek, kiedy własnym kienzanem, tak to nazwijmy, chociaż to chyba nie był kienzan, ale tak samo działał, się przeciął. Podobna technika. Ja bym powiedział, że to nie jest wystarczający przykład na pokazanie brutalności w Dragon Ballu, bo pomimo tego, że bohaterowie potrafią być ekspresyjni w tym, że odczuwają ból, w szczególności Freeza, jak tam też dostał piąchą w brzuch, to jednak nie ma takiego rozlewu krwi. Zauważmy, że pomimo dosyć poważnych obrażeń by się wydawało, Dragon Ball nie szedł tak daleko, aby dodawać jakieś niepotrzebne flaki czy nadmiar tej krwi, taki bardzo przesadny i bardzo groteskowy. I to chyba chciałem tak domknąć, że można się inspirować tym, co było,
Być może nawet w pewnym stopniu trzeba, żeby zachować ten klimat i też, żeby nie przesadzać z kolei w drugą stronę, jak się nie czerpie z tego, co już było, bo no tutaj potrzebny jest ten dobry balans, tak? Humor, akcja, powaga, niepowaga. Takie trochę głupie przeciwieństwo, no ale moim zdaniem tak musi to wyglądać, aby zadowolić w zasadzie każdego, chociaż w pewnym stopniu nie da się każdego zadowolić, no ale przeważnie osoby, które nie są już tak totalnie zadowolone, to odpadły na tym etapie i zostali ci, którzy przeszli przez wrota Dragon Ball Daima, przez które przeprowadził nas Warp sama. Daimastycznie można powiedzieć, nie? No tak. Ja powiem, to był odcinek, który był chyba najzwyklejszy z tych jak dotąd, no bo odcinki pierwszy i drugi były takie mocno wprowadzające, zawierały mnóstwo informacji, które trzeba było skomentować. Ten odcinek nie dał nam ich tak dużo, ale też dał swoje i czuć, że to porusza się do przodu, nie? Ta cała fabuła. Powoli czołgamy się razem z naszymi bohaterami ku ostatecznemu celowi. No i na pewno nie można skrytykować tego odcinka za to, na przykład, że było w nim mniej postaci z maincastu, nie? No bo jakby nie spojrzeliśmy ani przez chwilę na to, co się dzieje na Ziemi, na przykład na to, jak Bulma reperuje statek. Byliśmy w 100% skupieni na tej grupce bohaterów, która już wyruszyła w podróż i przez to ten odcinek wydawał się bardziej kameralny. I szczerze powiedziawszy, no w pewnym sensie jest to zaletą, nie? Tak naprawdę dopiero tutaj przekonujemy się, jaki klimat tak naprawdę może mieć Daima przez większość czasu swojego trwania. W pełni się zgadzam. No i co? Wydaje się, że to, co się zdarzyło, już się skończyło i możemy przejść do zakończenia tego filmu. No więc dobrnęliśmy. Ja w tym miejscu oczywiście polecam, aby polubić ten film, zasubskrybować nasz kanał, udostępnić film dalej. Podzielić się przede wszystkim własnymi opiniami. Co sądzicie o tym odcinku? Czy wam się podobał? Czy jesteście Daima entuzjastami, tak jak to określiliśmy i tak jak Adacho wykorzystał ten termin w swoim filmie? Czy jesteście wciąż Daima sceptykami, a może już nawet Daima hejterami, bo pewnie tacy też się znajdą? No jeden był, jeszcze nie odpowiedzieliśmy mu na komentarz i chyba nie odpowiemy, bo czasami milczenie jest złotem. Ale był taki jeden Daima hater, pamiętam. Zgadza się. I ja od siebie jeszcze pragnę powiedzieć, dziękuję wam wszystkim za wyświetlenia, za to, że oglądacie Daimagedon. I jeszcze raz dziękuję wam za to, że oglądacie mój wideoesej Problem Władzy w One Piece. Na naszym kanale zrobił się ruch, że tak powiem, liczby na YouTube Studio zaczynają się zgadzać troszeczkę bardziej. I to nam dodaje nam wiatru w żagle. Dziękuję bardzo. No, w takim razie nie przedłużajmy już tego bardziej niż trzeba. Mówił Bananowy Doktor i Razy. Pozdrawiamy serdecznie. Do następnego. Czołem. Żegnamy.